Chcę wyrazić radość, że mogę być dzisiaj z wami. Do tych pozdrowień, które już tu były przekazywane, ja chciałbym dołączyć pozdrowienia ze zboru w Kochanowicach. Akurat 1 stycznia tam miałem usługiwanie i w związku z tym, że tam stosunkowo rzadko bywam, tak chyba raz na pół roku w te Kochanowice w ostatnim czasie, więc oni tak szczególnie też podkreślili kwestię pozdrowień, więc niniejszym pozdrawiam was z Kochanowic. Gdzie to są te Kochanowice? To niedaleko Lublińca, miejscowość niedaleko Lublińca, tam bracia z Lublińca w straży pożarnej się spotykają, także jakby korzystają z tej uprzejmości. Drodzy, pieśń, którą żeśmy dzisiaj zaśpiewali, wprowadza nas, myślę, tak wprost w temat kazania. Pieśń na temat działania Ducha Świętego. A oczywiście Duch Święty jest taką istotą, chyba byśmy się zgodzili, że taką troszkę jakby tajemniczą, prawda? Bo no, Ojciec, Syn, to tak my też mamy i tatę mamy i rodzice mają dzieci, więc to tak jakby jest tam nam bliższe, prawda? Pan Jezus stał się człowiekiem, był wśród nas, chodził, prawda? Bóg też jakoś, jakiś sposób, Bóg Ojciec przemówił głosem, chociażby z góry Synaj, a więc to jest takie jakby na wzór ludzki nam ukazują się te dwie istoty, prawda? Natomiast z Duchem Świętym jest troszkę inaczej. Jest on bardziej taki tajemniczy. A z drugiej strony też chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o ducha proroctwa, Ellen White zachęca nas do tego, żeby właśnie mówić też na temat Ducha Świętego, że jest to korzystne dla dzieci Bożych, kiedy rozważają kwestie Ducha Świętego, Jego służby, Jego darów, które rozdaje. A więc chcemy niniejszym to czynić. A zwłaszcza, że też no, jesteśmy powiedzmy w okresie takim wyborów. Być może niektórzy będą mieli nowe wyzwania, pewne nowe zadania do wypełnienia. A więc no, tym bardziej będą potrzebowali jakiegoś takiego szczególnego prowadzenia, tym bardziej ten Duch Święty będzie potrzebny, aby wyposażyć je i te osoby w odpowiednie dary. A więc myślę, że to też tak w kontekście właśnie sytuacji, w której zbór się znajduje, i ten temat będzie dobry do rozważenia. Gdybyśmy postawili sobie pytanie, Duch Święty, kiedy on się w ogóle w Biblii pojawia? W Nowym Testamencie czy w Starym Testamencie? Tak, na samego początku zauważamy już przy tych pierwszych słowach Biblii, prawda, gdy tam, jak to jest napisane, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, ziemia była pustkowiem, chaosem, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód, tak? Mniej więcej to tak właśnie te słowa. No i ten Duch Boży jest wspomniany króciutko, bez rozwinięcia tematu, tak? Ale jest wspomniany. I później od czasu do czasu w Starym Testamencie o tym Duchu Bożym możemy też przeczytać. Przypominam sobie na przykład taką wypowiedź dotyczącą Gedeona, jednego z sędziów, że Gedeona ogarnął Duch Pański. On na początku był taki troszkę bojaźliwy, lękliwy, ale Bóg mu wyznaczył zadanie. Jeszcze go nazwał pokój z tobą, mężu waleczny. Nie? Pewnie sobie pomyślał, ja waleczny? No, najmłodszy z rodu, nasz ród najbiedniejszy, więc jakoś tam tej waleczności nie było widać, raczej pytania i obawy, jeśli chodzi o Gedeona. Ale Pan Bóg mu powiedział, ponieważ ja będę z tobą, to dokonasz tego dzieła, do którego zostałeś powołany. Chodziło o ścięcie słupa, prawda, Baala, on się tego bał. No a później, kiedy Midianici przybyli, no to właśnie wtedy ten Duch Boży go ogarnął, ale Gedeon dalej się bał.
Mówi, jeśli się boisz, to podejdź pod obóz Midjańczyków, a tam usłyszysz takie słowa, że one cię napełnią otuchą. No więc z tym Gedeonem właśnie możemy tak sobie króciutko tutaj przypomnieć, bez czytania odpowiednich fragmentów, to może zadanie domowe, jeśli ktoś coś ma braki, jeśli chodzi o historię Gedeona. Chcę powiedzieć, że historia Gedeona dla małych chłopców to jest wyjątkowa. Mój syn ciągle chciał, żeby mu tą historię opowiadać. Także ten Gedeon jest takim bohaterem, który dla chłopców szczególnie się wyróżnia. Dobrze, ale dziewczynki mają też swoje ulubione historie, żeby tutaj nie być jakimś jednostronnym. W przypadku mojej rodziny to córeczka bardzo lubiła historię o Mojżeszku, którego co siostra zrobiła? No tam go się nim opiekowała, prawda? I w szczególny sposób też ten mały Mojżeszek został przez kobiety jakby otoczony opieką. Więc to była jej ulubiona historia. Duch Święty. W Nowym Testamencie na temat Ducha Świętego możemy o wiele więcej przeczytać, tak? No a szczególnie, gdy Pan Jezus odchodził z tej ziemi, no to wtedy tak wręcz całe rozdziały Ewangelii Jana są poświęcone właśnie prawdzie o Duchu Świętym. Sięgnijmy zatem do tego fragmentu. A więc Ewangelia Jana, 14 rozdział. I tutaj w 14 rozdziale wersety 16 i 17. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jezus odchodzi. Przygotowuje na to wydarzenie swoich uczniów. Dla uczniów ten myśl o tym, że oni mają pozostać bez Jezusa, to jest coś, co bardzo trudno im zaakceptować, prawda? Ale Jezus mówi, że oni doświadczą innego szczególnego błogosławieństwa. To będzie właśnie ten inny Pocieszyciel, którego Jezus nazywa Duchem Prawdy. Jest takie pytanie, czy od pocieszenia idziemy do prawdy, czy od prawdy idziemy do pocieszenia? Ja? Jeszcze raz, czy najpierw jest prawda, a potem z tej prawdy pociecha, czy najpierw jest pociecha, a z tego prawda? Tak, Duch Prawdy, który przedstawia nam Ewangelię, dobrą nowinę, prawda, który przypomina nam dzieło Jezusa, albo jeszcze je rozwija, tak? No to jest ta radosna nowina, prawda, która sprawia pociechę, prawda? Więc najpierw Duch Święty jest Duchem Prawdy, a z tego wynika, że staje się Pocieszycielem, prawda, który no, ma też szczególne możliwości oddziaływania, bo jeśli chodzi o osobę Jezusa, Pan Jezus będąc na ziemi podlegał tym ziemskim ograniczeniom, w jednym czasie przebywał w jednym miejscu, mógł nauczać ograniczoną grupę ludzi, prawda, na nich mieć wpływ. No, Duch Święty nie ma takich ograniczeń, a więc dlatego też w innym fragmencie nieco dalej jest powiedziane: lepiej dla was, żebym ja odszedł, tak? Lepiej, bo jeśli nie odejdę, to ten Pocieszyciel nie przyjdzie, a jeśli odejdę, to poślę go do was i będziecie razem właśnie z nim mogli
doświadczać tego szczególnego błogosławieństwa. Tak, to mówimy tutaj o okresie, kiedy Pan Jezus miał odejść z tej ziemi, że Duch Święty w jakiś szczególny sposób miał zadziałać. Ale pozwólcie, że jeszcze postawię pytanie. Tutaj wspomnieliśmy o tym, że w pewien sposób Duch Święty działał w Starym Testamencie, był obecny przy stwarzaniu, a więc miał jakiś udział. Wspomnieliśmy o tym Gedeonie, który otrzymał od tego Ducha Świętego tak, ten dar odwagi, prawda, i takiego przywództwa inspirowanego właśnie mocą Ducha Świętego. A co byśmy jeszcze mogli powiedzieć o działalności Ducha Świętego właśnie w Starym Testamencie przed czasem Jezusa? Czy jeszcze byśmy tam coś mogli takiego szczególnego podkreślić, jeśli chodzi o działalność Ducha Świętego w Starym Testamencie? Byli ludzie, które jest napisane, napełnieni Duchem Świętym i on ich uzdalniał do konkretnych rzeczy. Tam ci na przykład, którzy mieli wykonywać pracę przy budowie świątyni. Dziękuję, tak. To jest, oni byli jakby utalentowani przez Boga, przez Ducha Świętego, który natchnął ich w tej kwestii. Prawda? Jest taki tekst zawarty co prawda w Nowym Testamencie, ale on się odnosi do Starego Testamentu w liście Piotra, gdy Piotr podaje informacje, to możemy sobie przeczytać, bo to jest dosyć takie istotne i warto się na ten tekst powoływać, mówiąc i o Duchu Świętym, a też o Biblii, bo on mówi o procesie powstawania Biblii. I w drugim liście Piotra, w rozdziale pierwszym, czytamy wersety 19 po 21, gdzie tutaj właśnie Piotr mówi o działalności Ducha Świętego w Starym Testamencie. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Tak? Czyli prorocy Starego Testamentu działali pod wpływem Ducha Świętego. On dawał im wizję, dawał im nieraz treść tego, co mają przekazać, a czasami też po prostu inspirował tych proroków do tego, że pod natchnieniem Ducha Świętego zapisywali Boże poselstwo, powstawały księgi, prawda? No a my dzisiaj mamy jakby zbiór tych ksiąg właśnie w postaci Pisma Świętego. Drodzy, ci, którzy się może coś czytali na temat historii powstawania Pisma Świętego, czy my potrafimy może podać jakąś datę albo jakąś osobę, która ustaliła kanon Starego Testamentu? Potrafimy coś takiego, taki punkt, od którego możemy powiedzieć, od tej pory mamy Pismo Święte Starego Testamentu, Stary Testament. Według tego, co ja czytałem, nie można wskazać ani takiej osoby, żadnej takiej konkretnej postaci, na której by Bóg złożył, prawda, to, że ty jesteś tą osobą, która jakby zebrała te księgi, prawda, w całość. Nie ma czegoś takiego. A jeśli chodzi o Nowy Testament, potrafimy podać taką osobę czy datę, gdy Nowy Testament powstał? Też jest to trudne. Też jest to trudne. Generalnie przyjmuje się, że owszem, były tam pewne synody, które zatwierdziły zbiory, tak dotyczy to Starego Testamentu, jak i Nowego.
Na przykład jeśli chodzi o Stary Testament, podaje się w Jamne, taki w żydowskiej miejscowości już w czasach po Chrystusa, gdy Żydzi ustalili jakby oficjalnie kanon Starego Testamentu i taką datę potrafimy podać. Ale jak czytamy Ewangelię, to już zauważamy, że ten kanon istniał, prawda? Że Jezus mówił, powołując się na to, co o nim było zapisane tam w zakonie, u proroków i w psalmach, prawda? Więc już istniał im i już na to Słowo Boże w czasie pokus się powoływał. I powstaje takie pytanie, dlaczego Pan Bóg jakby tutaj właśnie w ten sposób to ukrywa, że powstanie Pisma Świętego jako zbioru ksiąg nie jest związane z daną osobą. Ja myślę, że taką odpowiedź, jaką ja mam na to pytanie, to jest takie, że po prostu to jest zbyt wielka sprawa, żeby to na jakimś człowieku jednym oprzeć. To po prostu była Boża opatrzność, właśnie Boży wpływ na ludzi, którzy pod wpływem tego działania Ducha Świętego uznali, że te księgi, i to była taka zbiorowe jakby uznanie, że te księgi są natchnione przez Boga i one mogą być dla nas przewodnikiem. No i po prostu to tak jakby weszło do ludu Bożego właśnie z takiego ogólnego przekonania. I tak samo, gdy powstawały listy i księgi Nowego Testamentu, to przekonanie wśród ludu Bożego narastało, że to byli ci święci mężowie, którzy te księgi pisali, to byli apostołowie, prawda, ci, którzy z samym Jezusem mieli do czynienia, bądź inni pisarze. I na tej bazie budowało się taki szacunek dla tych ksiąg, prawda? Potem oczywiście szatan podejmował walkę, żeby te księgi ukryć, gdzieś usunąć je ze znajomości ludu Bożego, co mu się po części udawało, ale Bóg tutaj działał, no i reformacja, jak wiemy, to na nowo zostało przywrócone. A więc, drodzy, tą rolę Ducha Świętego trudno przecenić, prawda? Bo wpływ na tych właśnie proroków, on rozciąga się później na kolejne pokolenia, aż po czasy ostateczne, czasy końca. Tutaj ten wpływ Ducha Świętego, który poprzez Słowo Boże, poprzez Biblię może także oddziaływać dzisiaj na nasze serce, to jest bardzo istotna i bardzo ważna kwestia. A teraz jeśli chodzi o pracę Ducha Świętego na rzecz właśnie nawrócenia. Czy tutaj Duch Święty ma jakąś pracę do wykonania? No oczywiście możemy powiedzieć, że ktoś, kto zapoznaje się z Bożą Księgą, z proroctwami, no to też jakby się poddaje pod wpływ Ducha Świętego, prawda? W zasadzie nawet dobrze by było, byśmy prosili Boga właśnie o Ducha, o mądrość Ducha Świętego, prawda? Żeby ta prawda została nam objawiona, żebyśmy wszystko właściwie zrozumieli, żebyśmy sobie dowolnie nie wykładali, bo proroctwa nie podlegają dowolnemu wykładowi. Do tego potrzebujemy wpływu Ducha Świętego. Ale o szczególnej służbie Ducha Świętego Jezus mówi, uczy już wcześniej. Gdy otworzymy trzeci rozdział Ewangelii Jana, to znajdziemy tam tą szczególną pracę, którą Duch Święty wykonuje. No i trzeci rozdział to jest rozmowa Jezusa Chrystusa, pamiętamy, z Nikodemem, prawda? I Nikodemowi Pan Jezus ukazuje właśnie Ducha Świętego, który odradza. Czyli Duch Święty jest takim ożywczym tchnieniem, byśmy mogli powiedzieć, prawda? Że człowieka, który jest duchowo umarły, mówimy. On potrafi poprzez swój wpływ odrodzić. Zgodnie z tymi słowami, że jeśli się na nowo nie narodzicie, nie możecie wejść do Królestwa Bożego, prawda? To są słowa, które tutaj możemy od 3 do 8 przeczytać.
Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: jakże może człowiek narodzić się, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do matki swej, urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi z wody, z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A więc fragment ten wyraźnie nas naucza o tym, że człowiek potrzebuje duchowego odrodzenia. Biblia to nazywa ponownym narodzeniem, że to się dzieje z wody i z ducha. Woda, no odnosimy to do chrztu, prawda, gdzie właśnie chrzest jest symbolem tego działania ożywczego Ducha Świętego. Człowiek, gdy jest zanurzany, to mówimy, to umiera stary człowiek, a z wody podnosi się ten nowy, który już ma inne cele, jest właśnie prowadzony Duchem Świętym, inny kierunek. Tak? Nie znaczy, że to jest zupełnie nowy człowiek, w sensie, że już jest, prawda, pozbawiony wad, doskonały, prawda, o takim charakterze, który jest odbiciem charakteru Jezusa. To jest jeszcze pewien czas do tego potrzebny, ale jest to człowiek, który zmienia kierunek swego życia. Do tej pory miał cele typu sława, bogactwo, wywyższenie ponad innych ludzi, a teraz kieruje się ku Bogu. Bliźni to nie rywal, ale to jest współtowarzysz, tak? Wzajemnie się wspieramy, ale i zbliżamy się do Jezusa. On jest naszym celem i służba dla Niego też jest takim celem i chcemy razem wędrować na spotkanie z Jezusem już takie twarzą w twarz. Tak? To jest nowy człowiek z nowymi celami. I to się dzieje pod wpływem Ducha Świętego. A drodzy, takie pytanie, a w tym nowym narodzeniu to jak to się dzieje, z wolą człowieka czy bez woli człowieka? Jak to jest? Czy Duch Święty sobie wybiera, o tego dzisiaj nowo narodzę go na nowo, a ten to jeszcze nie. Jak to się dzieje? Nie bez woli człowieka. Tak, czyli... A to jaką rolę ma człowiek? Duch Święty działa w jakiś sposób, prawda, który no nie, jest różny dla różnych ludzi, dotyka ludzkich serc, puka. Tak? No a teraz człowiek może się albo otworzyć na ten wpływ Ducha Świętego, albo zatwardzić wasze serca, swoje serca, tak? Pismo mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego, zamykając się przed Nim. Tak? I to jest właśnie moment, w którym Duch Święty szczególnie działa. On będzie podejmował kolejne próby, ale niestety jest pewna prawidłowość. Im tych ich prób będzie więcej, to każda kolejna odrzucona będzie powodować, że kolejna będzie już trudniej miała, prawda? Bo ta skorupa takiej obojętności będzie coraz większa, tak? A więc człowiek może otworzyć się na ten Boży wpływ albo zamknąć. I tutaj wola ludzka ma w tym względzie coś do powiedzenia. Przeciwnik Boży, szatan, on nie pyta o wolę.
On używa różnych podstępów, żeby człowieka przymusić, prawda? Albo wciągnąć w pułapkę. Ale Boża strona tutaj honoruje ludzkie wybory i nie ma tutaj przymusu, ale jest właśnie apel do serca, do ludzkiej woli, aby człowiek otworzył się na Boży wpływ. I to jest ta szczególna też praca Ducha Świętego. Gdy człowiek przyjmie Ducha Świętego, odrodzi się na nowo, no to Duch Święty oczywiście kontynuuje tą pracę, o której możemy też przeczytać w 16 rozdziale Ewangelii Jana. Otwórzmy sobie rozdział 16. I tutaj czytamy od wersetu 7. Od 7 do 14. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was, a on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść wam, oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Czyli tutaj Jezus podkreśla właśnie w tym fragmencie taką nauczycielską rolę Ducha Świętego, prawda? I przekonującą także, prawda? Nieraz człowiek może mieć trudności w rozeznaniu, co jest Bożą drogą, a co nie. I wtedy właśnie prosimy Ducha Świętego, Duchu Święty, daj nam tą mądrość, abyśmy umieli rozróżnić prawdę od błędu, abyśmy zostali przekonani o grzechu. No to też jest problem, bo wielu ludzi uważa się za sprawiedliwych, tak? Nieraz od wierzących słyszałem, czy zdarza mi się usłyszeć taką myśl, za jakie grzechy mnie to, a to spotkało, tak? No więc to tak jakby zarzucane jest Panu Bogu, Panie Boże, ej, ja tu taki sprawiedliwy jestem, ci służę, a ty mi tutaj jakieś kłody rzucasz pod nogi, prawda? No i za jakie grzechy, tak? No a jednak niestety jesteśmy grzeszni. I jesteśmy tak grzeszni, że nieraz nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dopiero nieraz właśnie potrzeba tego takiego wyjątkowego przeżycia czy wpływu Ducha Świętego, żeby nas do tego, że jesteśmy istotami grzesznymi, przekonać i że ten grzech naprawdę obraża Boga i że my przez nasze grzechy oddalamy się od Niego i że być może nasze modlitwy z powodu grzechów doznają przeszkód, prawda, gdzie Bóg odwraca się i nie wysłuchuje naszych modlitw i że potrzebujemy Zbawiciela, Jezusa, prawda, potrzebujemy Jego sprawiedliwości, potrzebujemy uwierzyć w Niego. To wszystko właśnie czyni Duch Święty, który nas w tych kolejnych etapach poprzez różne też może doświadczenia prowadzi. No jest mowa także o sądzie, jako o tym, że Bóg odda każdemu sprawiedliwie, że ten sąd będzie miał miejsce. I to też jest praca Ducha Świętego. Ale jest jeszcze coś, tutaj Jezus mówi takiego, co mogło być dla uczniów tajemnicą w tamtym czasie. Bo Jezus mówi, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Ale gdy przyjdzie Duch Święty, to on wam te rzeczy oznajmi.
O czym Jezus, co tutaj Jezus miał na myśli? Jakie prawdy? Że na razie nie, przyjdzie czas, prawda, gdy tutaj pewne rzeczy zostaną wam objawione. Na razie nie. Czy w naszym życiu też tak może być, że Pan Bóg nam nie objawia pewnych rzeczy, które może by nas interesowały, a przychodzi czas, to jakby dorastamy do pewnych kwestii. No, ja myślę, że tutaj w przypadku uczniów oni widzieli swoją drogę życia z Jezusem jako taką drogę pełnej ziemskiej chwały także, prawda? Owszem, ich życie miało być życiem chwały, ale niekoniecznie ziemskiej. Tak? Na ziemi raczej miało być trudno, miały być prześladowania, nawet męczeńska śmierć. No i na tego typu rzeczy oni jeszcze w tamtym czasie nie byli przygotowani. I tutaj musiał upłynąć czas, żeby właśnie zrozumieli, że tak będzie. Duch Święty im przypominał słowa Jezusa, bo Jezus o tym mówił, ale to jakby mijało ich świadomość w tamtym czasie. Dopiero później te rzeczy stały się dla nich jasne i zrozumiałe. No i bardzo też interesująca myśl, że Duch Święty prowadzi do wywyższenia Jezusa, tak? Ja myślę, że to możemy też potraktować jako pewną taką wskazówkę, prawda? Gdy mamy znak zapytania, czy ta nauka jest z Boga, czy też ludzka to nauka, Duch Święty będzie wywyższał Jezusa, tak? Uwielbiał Go. Natomiast dziełem sił przeciwnych jest strącenie Jezusa. To jest taka istota, która chce zająć miejsce Jezusa, prawda? No i jej z rolą oczywiście jest, żeby tego Jezusa tak poniżyć. To jest, myślę, taka wskazówka, która z tego fragmentu może być też praktycznie stosowana przez studentów Biblii. A więc Duch Święty prowadzi nas do odrodzenia. Duch Święty prowadzi nas do uczniostwa. W odpowiednim czasie uczy nas pewnych prawd. No a tak, jeśli byśmy powiedzieli o praktycznym życiu, czy w jakiś sposób przejawia się działanie Ducha Świętego w naszej codzienności? No, o Duchu Świętym można powiedzieć, że to jest taka szczodra osoba. Bo on do człowieka, który na nowo się naradza, jest otwarty na duchowy rozwój, przychodzi Duch Święty z prezentami. I to mówimy, że są te dary Ducha Świętego, prawda? Dary to są już takie konkretnie umiejętności, zdolności. Tutaj brat wspomniał o budowniczych świątyni, którzy zostali natchnieni Bożym Duchem i potrafili właśnie w odpowiedni sposób wszystko według wskazówek, których Mojżesz im udzielił, wykonać, prawda, te poszczególne sprzęty i cały ten namiot. I to było bardzo dobre dzieło. I teraz my możemy przeczytać w Słowie Bożym o różnych darach, które Duch Święty daje. Może jest kilka fragmentów, które na ten temat mówią. Może wybierzmy sobie dzisiaj taki może rzadziej odwiedzany w tym kontekście fragment, List do Rzymian, rozdział 12. Rzymian 12 i tutaj od wersetu 3 po 8. Może kogoś z sali tym razem poproszę o przeczytanie. 12 rozdział od 3 po 8. Proszę bardzo, pomóżcie mi w czytaniu. Dziękuję. 12, 3 do 8, tak? Tak jest. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.
A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Dziękuję serdecznie. A więc tutaj czytamy o tych niektórych darach Ducha Świętego. Jedne są takie, byśmy mogli powiedzieć, szczególne dary, inne takie, które każdy z nas posiada, prawda? I są to dary, które powinny być przez nas przede wszystkim co? Używane, wykorzystywane. To są te talenty, prawda, które Bóg udziela swoim dzieciom. No i tutaj właśnie kwestia, co my robimy z tymi darami, talentami. Co robimy przede wszystkim z czasem naszego życia? Czy to tak nam to życie jakoś przez palce przecieka, prawda? A to okazuje się, że kwestia używania darów Ducha Świętego ma coś z obrazem Boga w naszych umysłach, prawda? Bo przypomnę to, co mówił ten człowiek, który miał jeden talent i tylko jeden przyniósł Jezusowi, czy Bogu, czy gospodarzowi. No wiemy, odnosimy to do Boga. I powiedziane jest, że ten człowiek mówi: wiedziałem o tobie, że jaki jesteś. Co on powiedział? Jaki ty, gospodarzu, jesteś? Że jesteś człowiek jaki? Srogi, surowy, groźny, bojąc się przeto ciebie, zakopałem, żeby to nie zgubić, no ale też niestety nie wykorzystał tego, nie obracał tym, nie pomnożył, prawda? No i niestety, co ten sługa usłyszał? Sługo zły i leniwy, gnuśny, tak, no. Nie daj Boże, żebyśmy tego typu osąd odnośnie naszego życia usłyszeli. Nie bądźmy gnuśni, nie bądźmy leniwi. To jest też taka prawda, która z tych szczodrych darów Ducha Świętego wynika, i to szczególnie myślę też do młodych ludzi by było aktualne, którzy ulegają nieraz takiej pokusie leniuchowania. No, czasami mają za dużo zajęć, to też prawda, ale niech tą swoją młodość w szczególny sposób wykorzystują, aby być potem dobrym narzędziem dla Pana. Dobrze, drodzy, to tutaj żeśmy sobie powiedzieli o tych praktycznym aspekcie, ale pozwólcie, że odnośnie Ducha Świętego też zatrzymamy się, to nie będzie jakieś może całościowe, bardziej takie wybiórcze studium, ale spróbujmy zatrzymać się nad pewnymi pytaniami, które nieraz w kontekście Ducha Świętego cisną się nam, czy ogólnie ludziom do głowy, prawda? No, wierzymy, że Duch Święty jest osobą. Wierzymy w to, czy nie? Duch Święty jest osobą. Dlaczego? Dlatego, że ma cechy, które odnosimy do osoby, prawda? Przede wszystkim ma intelekt, ma wolną wolę, prawda? Ma uczucia. Są teksty, dzisiaj nie będziemy ich czytać, ale są teksty, które na ten temat mówią. No, wierzymy też, że Duch Święty jest istotą boską. Dlaczego w to wierzymy? Dlatego, że są teksty, które pokazują, że ma cechy, które odnosimy tylko wyłącznie do Boga. Jest istotą wszechwiedzącą, jest istotą wieczną, jest istotą miłującą, prawda? Jest tutaj właśnie istotą, która ma cechy boskie. Dlatego wierzymy, że jest trzecią osobą bóstwa. Ale czasami można postawić, i to są pytania, z którymi nieraz mamy kłopot. Na przykład jest taki tekst z Ewangelii Jana, o który to nieraz ludzie w kontekście Ducha Świętego, a także Jezusa zadają pytanie. Pozwólcie, Ewangelia Jana, 17 rozdział, i tam werset
trzeci. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. No tutaj mamy jakby podwójną trudność odnośnie prawdy o trójjedynym Bogu. Tak? Po pierwsze, jest tu powiedziane o Ojcu jako jedyny prawdziwy Bóg. Tak? A po drugie, a gdzie tutaj Duch Święty? No nie ma go. I pytanie, dlaczego go nie ma? Dlaczego nie ma tutaj mowy o tym, że Jezus jest też prawdziwym Bogiem? Dlaczego nie ma mowy o Duchu Świętym? Jest to zagadnienie, na które nie potrafimy tak w 100% odpowiedzieć, ale pozwólcie, że chciałbym tutaj podzielić się jednak pewnymi myślami. W momencie, gdy Jezus wypowiadał tą modlitwę, słowa tej modlitwy, bo to nazywa, jest to fragment modlitwy Jezusa do Boga, który nazywamy arcykapłańską modlitwę Jezusa. Jezus przyjmuje rolę orędownika, reprezentanta ludzkości, prawda? On jest w czasie, o którym Biblia mówi, Jezus uniżył samego siebie, przyjął postać sługi, prawda? I Jezus zwraca się do Boga, który w tym czasie jest Panem całego uniwersum. A więc tutaj ten kontekst czasowy by nam pozwolił zrozumieć. A dlaczego nie ma w tym momencie o Duchu Świętym, że to jest żywot wieczny, żebyśmy na przykład poznali Ducha Świętego także, tak jak Ojca czy Jezusa? Ja mam na to następującą myśl, może nie odpowiedź, ale myśl, która mnie kierunkuje. W książce Działalność apostołów Ellen White napisała taką książeczkę, która komentuje dzieje apostolskie, generalnie działalność apostołów jest tam opisana. Gdy jest opisany temat, kwestia Ducha Świętego, zesłania Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy, tam jest takie zdanie między innymi, że natura Ducha Świętego jest tajemnicą. Czasami jako ludzie, którym stawiane są różne pytania, na które nie została nam do końca objawiona odpowiedź, my mamy tendencję, no, że chcemy obronić Boga, prawda? Zamiast po prostu powiedzieć nie wiem, nie rozumiem, to staramy się mówić na kwestie, które nie do końca zostały nam objawione. Ale jeśli natura Ducha Świętego w większym stopniu jest tajemnicą, bo oczywiście Bóg jest dla nas tajemnicą, to co o Bogu wiedzieć można jest jawne, tak? Ale są rzeczy, które Bóg zakrywa i które są tajemnicą. Bóg nie jest do końca przez człowieka poznawalny i nigdy nie będzie jako taki. Już nawet w wieczności nie będzie takiego momentu, gdy powiemy, Panie Boże, my już wszystko o Tobie wiemy, już Cię we wszystkiej kwestii rozumiemy, bo to by oznaczało, że co? Że jesteśmy bogami, tak? Którzy wiedzą wszystko i rozumieją, Bóg nie ma żadnych tajemnic, no to wtedy jakby to oznaczało zrównanie się z Bogiem. Takiego czasu nie będzie. Ale szczególnie dla nas tajemnicza jest natura Ducha Świętego. Popatrzmy już, ja tu wspomniałem, że Ojciec, Syn, to oni się ukazują na sposób ludzki. Ale jak na przykład Duch Święty mieszka w sercach wszystkich ludzi, potrafimy na to odpowiedzieć? Niektórzy mówią, to jest niemożliwe, żeby w jednym czasie na wszystkich ludzi działała jedna osoba. A jednak Biblia mówi, że tak jest i że Duch Święty działa, nie jest ograniczony czasowo. Ciała nasze są świątynią Ducha Świętego nazwane. Jak to jest? Nie umiemy na to odpowiedzieć.
ale wierzymy, że skoro Biblia tak mówi, to tak jest. Dlatego w kwestii Ducha Świętego nie na wszystko możemy, czy nie tak bardzo możemy odpowiedzieć na wszystko, ale to nie oznacza, że nie mamy w Niego wierzyć i przyjmować tak, jak On nam się objawia i w stopniu, jakim nam się objawia. Inne pytanie odnośnie Ducha Świętego, które ja słyszałem od ludzi, którzy mieli jakby takie zachwiania czy wątpliwości. Wiesz, mówią do mnie tak, gdy czytamy Księgę Objawienia, Księga Objawienia co nam pokazuje? No pokazuje nam w wizjach rzeczywistość nieziemską, ale niebiańską. I stawiają pytanie, a gdzie tam w tych wizjach Księgi Objawienia jest miejsce na Ducha Świętego. Czy On tam jest? Przede wszystkim można odpowiedzieć tak. Księga Objawienia, jej główną postacią nie jest Duch Święty. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, ale pierwsze słowa tej księgi to jest mowa objawienie kogo? Jezusa Chrystusa, tak? Czyli Księga Objawienia nie koncentruje się tak bardzo na Duchu Świętym, ale koncentruje się na dziele Jezusa Chrystusa. Zresztą to też jest jakby pracą Ducha Świętego, o której Jezus powiedział, On mnie uwielbi. On nie tak bardzo zwraca uwagę na siebie samego, ale On mnie uwielbi, tak? To jest pierwsza myśl. Ale czy rzeczywiście w Księdze Objawienia nie ma nic na temat Ducha Świętego? No, to byśmy popełnili gruby błąd, gdybyśmy tak powiedzieli, że w Księdze Objawienia nie ma Ducha Świętego. Otwórzmy pierwszy rozdział tej księgi. Czytam od wersetu 4. Jan do 7 zborów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od 7 duchów, które są przed Jego tronem i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym i umarłym i władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych, przez krew swoją uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga. On przyjdzie wśród obłoków, tam dalej czytamy. Ile osób tutaj jest wymienione, które udzielają ludziom łaski? Na pewno trzy. Na pewno jest tam. Nawet siedem, tak? A ta pierwsza osoba, która tutaj jest wymieniona, ten, który jest, który był, który ma przyjść. W tym wypadku Jezus ma przyjść, ale nie tylko Jezus przyjdzie. Ostatecznie Ojciec też przybywa na ziemię, o czym tak jakby nieraz zapominamy, ale ze studium Księgi Objawienia to wynika, że Ojciec też pojawi się na naszej ziemi. Ale drodzy, gdy zapoznajemy się z dalszą wizją, to tam jest wizja tronu, a przed tym tronem jest właśnie te siedem pochodni, czyli siedem duchów bożych. To jest Ojciec. To jest Ojciec. No? Potem jest te siedem duchów, czy ukazane jako pochodnie. To też jest nie na sposób taki, byśmy powiedzieli, osobowy, prawda? W ogóle Duch Święty jest ukazywany, a to języki ognia, a to gołębica, a tutaj właśnie te płonące pochodnie. To jest taki w sposób inny niż właśnie Ojciec czy Syn, prawda? Nie, taki jakby nieosobowy, byśmy mogli nawet powiedzieć, ale to nie przeczy osobowości Ducha Świętego.
No i dlaczego te siedem duchów, a nie jeden? No bo gdyby był jeden, to by było dla nas łatwiej, prościej. Tak by to było, prawda? A tu siedem duchów. No to ile jest tych duchów? Siedem czy jeden? Drodzy, list apostoła Pawła do Koryntian. Tam myślę, że to tak prosto jest wytłumaczone, że już chyba bardziej prosto nie można. 1 Koryntian 12. Czytam werset 4. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I werset 11 po wymienieniu niektórych darów. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Dary Ducha Świętego są mnogie, ale Duch Święty jest jeden. Siedem, liczba siedem, liczba pełni, żeśmy powiedzieli, liczba doskonałości. Rzeczywiście w Księdze Objawienia Duch Święty, przepraszam, liczba siedem pojawia się wiele razy, prawda? Tam mamy siedem duchów bożych, siedem świeczników, siedem zborów, siedem pieczęci, siedem trąb, siedem plag, prawda? Także ta siódemka się tam pojawia jeszcze częściej niż tylko tutaj wymieniłem. A więc jest to liczba Boża, liczba pełni. Siedem duchów świętych to pełnia Ducha Świętego. No i jeszcze tutaj sięgnąć do Księgi Objawienia w kontekście Ducha Świętego chciałbym zaprosić rozdział 4. No właśnie, tutaj czwarty rozdział jest werset 5, to jest to, co w rozdziale pierwszym jakby też już było wspomniane, gdy żeśmy czytali. Jan widzi Boży tron. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. To jest werset 5, czytam czwartego rozdziału. Przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni. To jest siedem duchów bożych. A więc cokolwiek by powiedzieć, przed Bożym tronem ten Duch Święty jest. Tak? Przed tronem. A ktoś by zaraz zapytał, a czemu nie na tronie? Nie ma go na tronie, ale jest obok tronu, jest obok Ojca i rozświetla całą tą jakby to miejsce, gdzie przebywa Ojciec, no, należy rozumieć, że to być może w świątyni niebiańskiej ta wizja ma miejsce, prawda? Więc rozświetla, daje światło. I później jeszcze rozdział 5, drodzy. I werset 6. Tym razem to jest symboliczne przedstawienie Jezusa. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów bożych zesłanych na całą ziemię. A więc werset szósty pokazuje, że i ten Duch Święty najpierw jest przed Bożym tronem, ale teraz ten Duch Święty jakby zostaje przekazany Jezusowi. Ja mówię, przepraszam, używając ludzkich słów, one może nie są doskonałe w kwestii precyzyjnego oddania tutaj to, co Słowo Boże nam przedstawia. Tak? To jest jakby ta wizja, o której wcześniej Jezus powiedział, ja prosić będę Ojca. Jezus prosi Ojca o Ducha Świętego, o Pocieszyciela. Tak? I potem posyła tego Ducha Świętego, gdzie? Na ziemię, tak.
Dlatego tutaj rozdział 5 mówi o tym właśnie, że ten Duch Święty już jest posłany na ziemię. Prośba Jezusa została wysłuchana. Jego dzieło zbawcze zostało przez niebo zaakceptowane. I nie ma przeszkód, aby Duch Święty stąpił na ziemię. A my potrafimy nawet powiedzieć dzień, kiedy stało się to faktem. To dzień Pięćdziesiątnicy. 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa Duch Święty stąpił na ziemię w dniu Zielonych Świąt, prawda? Wtedy te słowa stały się aktualne. Wtedy Jezus został przyjęty przez niebo i tutaj stał się reprezentantem ludzkości jako najwyższy kapłan. 4, 5 rozdział właśnie to przedstawia. I ja myślę, że jest to tak jakby spójne i piękne, ukazane w symbolach właśnie, gdy słowa Jezusa, Jego obietnice zostają nam przedstawione w tych symbolicznych wizjach Księgi Objawienia. A więc Duch Święty jest w Księdze Objawienia. Jest On jeszcze w jednym miejscu Księgi Objawienia. To jest rozdział 22. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. A więc Duch Święty wspiera tutaj lud Boży, wstawia się w tych niewysłowionych westchnieniach, o których też czytamy, jako rola Ducha Świętego, który przekształca nasze niewłaściwe, nieprecyzyjne słowa, które kierujemy do Boga. I On to wszystko wygładza, upiększa i sprawia się, że to jest coś, co Bóg przyjmuje z upodobaniem. To jest też ta cudowna rola Ducha Świętego. I kończąc, drodzy, chciałbym zakończyć praktycznie i z pewnym takim może nawet domowym zadaniem. Na ogół lubimy owoce, prawda? Biblia w liście do Galacjan mówi o takim szczególnym owocu, którego aromat jest niezwykły. Wiecie, o czym mówię? Mówię o owocu Ducha Świętego i chciałbym wam dzisiaj zaproponować pewną rodzaj pracy domowej. A wszyscy ci, którzy mają telefony z internetem czy internet w komputerach, spróbujcie dzisiaj kliknąć owoc Ducha Świętego. Najlepiej to zrobić po angielsku, ci, którzy są angielskojęzyczni. I spróbujcie się nauczyć jednej pieśni czy piosenki na temat Ducha Świętego, owocu Ducha Świętego. Wtedy, gdy się tego nauczycie, to bardziej sobie treść także przyswoicie, bo pieśń jakby wzmacnia ten przekaz słowny i wierzę, że ten owoc Ducha Świętego tym sposobem będzie mógł może też w waszych serduszkach jakby wzrastać, bo o to przecież chodzi, aby ten wspaniały owoc Ducha Świętego, którym jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość i inne jeszcze cechy, mógł w waszych sercach wzrastać. Mam nadzieję, że dzisiejsze rozważanie ukazało nam wielkość wpływu Ducha Świętego i jego niezwykłą rolę, którą odgrywa w Biblii, w życiu człowieka, w historii naszej ziemi, od samego początku, aż po wieczne spotkanie z Ojcem i Synem. A ta nieco tajemnicza postać Ducha Świętego w tym wszystkim będzie nam towarzyszyć. Być może kiedyś więcej się na temat tej istoty dowiemy, ale dzisiaj przyjmujmy to, co zostało nam objawione i w tej prawdzie żyjmy. Amen.